tutaj specjalnie dla was, aby powiedzieć wam coś, co was uratuje. Coś, co przemieni wasze życie na pewno, na 100%. Coś, co spowoduje, że wasze życie będzie w radości, w sukcesie. Że będziecie mieć rozwiązania na każde wasze problemy. Coś, co spowoduje, że wasze lęki znikną. Lęki egzystencjonalne znikną. Będziecie w swoim życiu odpoczywać, zrelaksowani co do życia tutaj i teraz i co do życia na wieczność. Bo Jezus rozwiązał sprawę wieczności. Sprawę wieczności. Jezus wziął twoje i moje grzechy. Wszystko, co cię oddziela od Niego. I On na krzyżu zginął. Został ukarany zamiast ciebie. On to dla ciebie zrobił, żebyś ty nie był ukarany. Żebyś ty na pewno poszedł do nieba. Żebyś ty na pewno poszedł do nieba. Rozumiesz? Wiele oszustw jest na świecie. Mówią różne religie. Musisz to i tamto zrobić, żeby trafić do nieba. Żeby być zbawionym. Wszystko to jest kłamstwo. Spójrz, co mówi Pismo Święte. Co mówi Nowy Testament. Co mówi ofiara Jezusa. Jezus, Jego ofiara mówi to, że zostałeś zbawiony na tym krzyżu. A teraz trzeba po prostu to przyjąć. Ten dar zbawienia. Ten dar, który Jego tak drogo kosztował. Tak drogo Jezusa kosztował. Tak drogo Jezusa kosztował. Męczarnie. On ciebie wyratował na tym krzyżu. Ty po prostu musisz to przyjąć. Nic więcej. Po prostu to przyjąć. Po prostu to przyjąć. Po prostu to przyjąć. I ustanowić Jezusa swoim Bogiem, swoim Królem, Królem serca, Królem życia. Opamiętać się z życia bez Niego, z życia o własnych siłach, z życia o własnych siłach, o własnych koncepcjach, które nie wychodzą. Bo ciągle przecież chorujesz, bo ciągle przecież masz problemy, bo ciągle masz jakieś ograniczenia, bo kończysz się w jakimś momencie. Twoi sąsiedzi umierają zbyt wcześnie. Daj spokój. Kończysz się. Chodzisz w lękach. Boisz się tego, co mówi telewizja. Czego? Dlaczego? Bo nie żyjesz razem z Bogiem. Bo Bóg nie mieszka w tobie. Bo ty jesteś nienarodzony na nowo. Czy słyszałeś o tym, że potrzebujesz narodzić się na nowo? Że potrzebujesz, żeby Bóg przemienił twoją naturę ludzką, która jest grzeszna, zepsuta do szpiku kości? Popatrz na ludzkość. Czy to prawda, że natura ludzka jest zepsuta do szpiku kości? Czy to prawda? Ludzie ciągle mają te problemy. Kłócą się, awanturują, są wojny. Jeden drugiego nienawidzi, jeden drugiego wyśmiewa tylko dlatego, że ma inne poglądy. Zobacz, to ludzka, grzeszna natura, zepsuta do szpiku kości. Wystarczy, że będziesz w innym kraju, o innej kulturze i staniesz się tak samo zły jak tam. Wystarczą tylko inne informacje przez lata ci wmawiane i będziesz taki sam. Nie mów, że jesteś taki słodki, święty i niewinny. Wystarczy inna kultura, inny kraj i wmawiane fałszywe informacje, będziesz taki sam. Dlaczego? Bo zepsuta jest ludzka natura. Tu jest problem. Trzeba przemienić tą ludzką naturę, ale jak? Człowiek sam nie jest w stanie. Człowiek sam nie jest w stanie. Potrzebuje Jezusa. Potrzebuje Boga. Tylko Bóg może to zrobić. Tylko Bóg może przemienić swoją naturę. Rozumiesz, tylko rozwiązanie jest w Bogu. Nie w wielkich kościołach budowanych latami za ogromne pieniądze, za życia ludzi. Nie przez obrazy złote, które ciebie i mnie kosztowały ogromne pieniądze. Rozumiesz? To nie to. Religia jest fałszywa i nieprawdziwa. Ale spójrz na Jezusa. On nie powiedział ci, że będziesz budował kościoły latami i kładł na to pieniądze. On powiedział ci po prostu, przyjmij mój dar zbawienia. Ja tu umieram na krzyżu dla ciebie, a ty to przyjmij po prostu. Ty to przyjmij po prostu. Ty to przyjmij po prostu. Zobacz, jakie oszustwa ci były wmawiane. Zobacz, jakie oszustwa. Że musisz coś zrobić, że musisz gdzieś pójść. Że musisz płakać i błagać tego wielkiego, świętego, srogiego Boga. Ten Bóg to Putin? Kto jest ten Bóg? Taki srogi, taki dziwny.
To jest oszustwo o nim. Zobacz, 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 co Jezus zrobił na krzyżu dla ciebie. Nie przechodź obok tego obojętnie, bo dalej będziesz chodził życiem ograniczonym, kończącym się. Dalej będziesz płakał po nocach. Dalej będziesz płakał, kiedy przyjdzie choroba. Dalej będziesz płakał, będziesz się lękał. Dziś idziesz śmiało, ale za chwilę będziesz płakał i będziesz się bał. Nie do tego Bóg stworzył człowieka. Człowiek ma być potęgą Bożą. Dlaczego? Bo to jest dziecko Boże. Bóg nie stworzył człowieka, żeby się lękał byle czego. Bóg stworzył sobie dzieci. Lecz ty potrzebujesz do Niego przyjść i powiedzieć Mu: chcę być Twoim synem, chcę być Twoją córką, chcę, żebyś był mi ojcem. Tak, poddaję swoje życie. Przepraszam Cię, że żyłem od Ciebie daleko. Przepraszam Cię, że żyłem według swoich koncepcji. Przepraszam Cię, że grzeszyłem, że żyłem w błędach, że nie interesowałem się Tobą. Zrozum, Jezus przygotował Ci całe zaopatrzenie na życie wieczne. Idziesz do nieba na pewno i na życie tu i teraz. Tylko po prostu o tym nie wiesz, nie wiesz, czego czerpać zaopatrzenie, rozwiązanie. Nie mów na to nie, nie lekceważ tego, ale poznaj. Poznaj rozwiązania, które Bóg Ci przygotował. Doświadcz tego. Nie możesz inaczej poznać, nie możesz inaczej stwierdzić, czy to jest dobre, czy to jest fałszywe, jak nie wejdziesz w doświadczenie tego. Tak jest ze wszystkim, nawet z lodami. Są takie lody o smaku smerfowym. W lato są sprzedawane, mają kolor niebieski. Jak to smakuje? Nie wiadomo, trzeba to spróbować. Uwierzyć, że to Cię nie zabije i wejść w to. Sprawdzić, wejść w doświadczenie. I tak samo z Bogiem, musisz wejść w doświadczenie Jego. Uwierzyć Mu i wejść w doświadczenie, spotkania się z Nim. Jeśli jesteś zainteresowany poznaniem Boga, ale tak prawdziwie, szczerze. Jeśli chcesz naprawdę poznać Jego, tak prawdziwie i szczerze, to przyjdź tutaj do nas. Przez chwilę jeszcze będziemy tutaj i pomożemy Ci poznać żywego Boga. Przemieni się Twoje życie od dzisiaj na zawsze. Będziesz miał rozwiązanie na wszystko, ale przede wszystkim Twoje życie wieczne. Będziesz miał tą sprawę załatwioną, rozwiązaną. Będziesz miał pokój w tym, że idziesz do nieba na pewno, że będziesz żył na pewno wiecznie. A jeśli masz jakieś choroby, przyjdź do nas, uzdrowimy Ciebie. Ja praktycznie nie leczę się przez leki, nie chodzę po operacje, po leki, bo znam, że jest rozwiązanie w Jezusie. Jezus uzdrawia. On uzdrowił, zapewnił uzdrowienie Ci na krzyżu. My, tak jak tutaj jesteśmy, każdy z nas doświadczył uzdrowień z wielu różnych chorób, nawet śmiertelnych. 2 lata temu doświadczyłam zawału serca i wyszłam z tego tak. Jeśli masz może problemy z kręgosłupem w okolicy lędźwi, przyjdź do nas. Nie ma po co chodzić w bólach. Uzdrowimy Ciebie. To nic nie kosztuje. Zapraszam Cię.